Cześć, witajcie w drugiej części opowieści o Romanie Wilhelmim. W poprzednim dowiedzieliśmy się o tym, jak wyglądały początki jego kariery, jak wyglądała jego młodość, dzieciństwo, jak zaraził się bakcylem aktorskim. Więc jeżeli zaczynacie od tego odcinka, to serdecznie polecam Wam, żebyście zaczęli od poprzedniego, który znajdziecie w karcie i w pierwszym komentarzu pod tym filmem. A dziś opowiem Wam o życiu prywatnym aktora, o jego miłościach, a także o chorobie, która niestety przyczyniła się do przedwczesnej śmierci Romana Wilhelmiego. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek będzie dla Was również bardzo ciekawy, więc zaczynajmy! Przejdźmy teraz do życia prywatnego Romana Wilhelmiego, ponieważ jak już Wam powiedziałam we wstępie, bardzo dużo się tutaj działo. Roman Wilhelmi bowiem bardzo dużo uwagi w swoim życiu poświęcał płci pięknej. Mówiono nawet, że potrzebował damskiego towarzystwa jak powietrza. Nie wiadomo o tym jednak tak bardzo dużo, jakbyśmy chcieli, z tego powodu, że Roman Wilhelmi raczej o swoim życiu prywatnym nie mówił. Bardzo rzadko udawało się dziennikarzom sprowadzić go na manowce, żeby poza pracą i sprawami zawodowymi zdradził coś z życia prywatnego. Natomiast jego partnerki, a było ich trochę, nie były już tak tajemnicze w tym temacie. Nawet jego druga żona po latach wspominała, że faktycznie jej mąż miewał różnego rodzaju miłostki w dużej ilości. Były to najczęściej młode dziewczęta, którym oraz ich matkom obiecywał małżeństwo, a potem w popłochu chował się przed nimi nawet w mieszkaniu swojej ex. Ale zacznijmy od pierwszej żony, którą poznał na studiach. Pobrali się szybko, w tajemnicy, również przed rodzicami mężczyzny i szybko zrozumieli, że no była to chyba jednak zbyt pochopna decyzja. Nazywałem ją Chineczką, bo miała piękne, skośne oczy. Była inna niż reszta dziewcząt. Tak o swojej pierwszej żonie Danucie mówił po latach Wilhelmi. Pobrali się latem 1958 roku w Sopocie. Roman ulokował się w pracowni krawieckiej Ateneum, a ja tułałam się po różnych sublokatorskich pokojach. To był okropny czas. Zaglądałam w oświetlone okna, zazdroszcząc ludziom czterech ścian i drzwi, które można za sobą zamknąć. W końcu, po dwóch latach zamieszkaliśmy razem w teatrze, w maszynowni, wysoko nad sceną, wspomina Danuta Wilhelmi. Machalica. Ich małżeństwo przetrwało do 1967 roku. Kobieta w końcu potrzebowała stabilizacji, pewności, że jest w dobrym momencie swojego życia i z odpowiednim mężczyzną. Niestety Roman Wilhelmi nie był w stanie jej tego zapewnić. Nadal o tym małżeństwie nie wiedzieli nawet jego rodzice. Mimo to, że się rozwiedli, dalej później żyli w bardzo dobrych, przyjacielskich stosunkach. Swoją drugą żonę natomiast poznał na Węgrzech pod koniec lat 60. Kobieta była tak zauroczona, że postanowiła wrócić z nim do Polski. Emanowała nieuświadomioną siłą erotyczną, że można było dostać kota, mówił aktor. Piękna Marika Kolar była tłumaczką polskiej ekipy i jak pisze Rychcik, w lot zrozumiała atencję Wilhelmiego. W 1969 roku urodził się nasz syn i Roman początkowo dał się poznać jako przykładny ojciec. Kiedy tylko mógł, spieszył do domu, by wykąpać małego Rafałka, owinąć w pieluchy, niańczyć go. Z czasem jednak przychodziło mu z trudem godzić się z tym, że to nie on już stoi w centrum mojego zainteresowania, że naturalną koleją rzeczy jest to, że miejsce zajął syn i przeznaczony wcześniej czas wyłącznie jemu musi dzielić z nim, wspominała na kartach książki Marcina Rychcika, druga żona aktora. Dlatego też Wilhelmi zaczął więcej czasu spędzać w teatrze, również mocno udzielać się towarzysko. Kobieta przez kilka lat akceptowała ten stan rzeczy, jednak w pewnym momencie zrozumiała, że to droga donikąd. Małżeństwo zakończyło się rozwodem w 1976 roku. I choć Wilhelmi nie zerwał z nią kontaktu, nawet kiedyś później wraz z jedną z kochanek spędzali razem święta. To nie łożył na utrzymanie syna. Kobieta nawet po latach podejrzewała, że nie wynikało to z tego, że nie miał pieniędzy, ponieważ jego sytuacja materialna była z roku na rok wraz z rosnącą popularnością coraz lepsza, ale raczej wynikało to z tego, że był dość przebiegły i nawet podejrzewa go o to, że raz zaplanował taką akcję, po to, żeby nie zapłacić pieniędzy na syna, aby wyglądało zupełnie inaczej. Wręczył mi kiedyś dużą kwotę, która miała być zadośćuczynieniem za lata nieprzesyłania Rafałowi pieniędzy. Dał mi szmal i szybko wyszedł.
Bardzo się ucieszyłam, że coś się w nim wreszcie zmienia. Po pół godzinie przyszła do mnie jakaś bardzo zmartwiona dziewczyna z księgowości i oświadczyła, że zaszła pomyłka w dokumentach i prosi o zwrot całej kwoty. Byłam bardzo naiwna i oddałam te pieniądze. Dopiero później doszło do mnie, że Roman to tak rozegrał. Wcześniej był już umówiony z tą dziewczyną. Dla siebie postawił alibi, że przecież pieniądze mi dał. Kobieta wyjechała później do Austrii, ponieważ w czasie stanu wojennego w Polsce według niej było niebezpiecznie. Tam została tłumaczką wielu języków. Syn Rafał poszedł w jej ślady, mimo że kilkukrotnie grywał w różnych filmach, epizody itd., to jakoś stwierdził, że nie odziedziczył aż takiego dużego talentu, jaki miał jego ojciec. Z dzieciństwa zapamiętałem kolegów, którzy nie wierzyli, że mam ojca, Olgierda z Pancernych. Wprost z piaskownicy zaprosiłem całą czeredę do domu, wskazałem palcem na tatę siedzącego za stołem i powiedziałem: to on. Pamiętam serdeczność tych ludzi, którzy przychodzili do naszego domu. Rodzice i goście śmiali się, głośno mówili, śpiewali. I rozumiałem, że nie są to ludzie dla siebie i dla mnie obcy, wspominał w rozmowie z Marcinem Rychcikiem, syn Wilhelmiego. Sam syn po latach zastanawiał się. Może nie potrafił okazać mi uczucia, może to była jakaś jego wielka ułomność, wspominał. Po rozstaniu z drugą żoną Wilhelmi nadal romansował, szukając tej jednej, jedynej. Warto tutaj podkreślić, że większe uczucie połączyło go z młodziutką Iwoną Bielską. Było podobno płomienne, ale nader burzliwe. Dzwonił do mnie, do akademika i mówił: jeśli natychmiast nie przyjdziesz, to skoczę z balkonu, bo właśnie stoję na balustradzie, wspominała aktorka w wysokich obcasach. Później w teatrze już różnie bywało. W 1983 roku samotnie świętował 25-lecie pracy w Ateneum. Maciej Domański, mężczyzna, który wtedy pracował w Ateneum, tak zapamiętał Wilhelmiego. Wszedłem do teatru i spotkałem go na schodach wiodących na widowni i scenę. Siedział z ciastkiem w dłoni, obok stała zapalona świeczka. Zrobiło mi się przykro, ponieważ należało dla niego zrobić coś w teatrze, choćby po wieczornym przedstawieniu. Zasłużył na to. Znamienne, że ostatnią rolą, jaką Roman Wilhelmi zagrał, była rola w teatrze telewizji w przedstawieniu Król umiera, czyli ceremonie. Kiedy zdiagnozowano u niego raka wątroby, bliscy bali mu się powiedzieć, że jest chory. On sam później w ogóle nie przyjmował tego do wiadomości. Walczył o życie. Cały czas planował przyszłość. Mówił, że będzie składał dokumenty do teatrów w Paryżu, we Francji. Marzył o tym, żeby tam zagrać. Choroba zaatakowała nagle, wspominał w Superekspresie brat aktora. To był rak wątroby z przerzutami do płuc. Kiedy byłem u Romka w szpitalu 3 dni przed jego śmiercią, nie zdawał sobie sprawy z powagi sytuacji. Również znajomi wspominali, że faktycznie mężczyzna nie przyjmował do wiadomości, że jego życie zakończy się przedwcześnie. Kiedy trafił do szpitala z opuchniętą wątrobą i siedział skulony na korytarzu, czekając na badania, jeden z lekarzy profesorów próbował niefortunnie zażartować. No i dosięgło pana, panie Wilhelmi. Romek bez cienia ogłady odpowiedział: i ciebie też dosięgnie, wspominała aktorka Grażyna Barszczewska. Roman Wilhelmi odszedł 3 listopada 1991 roku. Miał zaledwie 55 lat. Wskutek niesporządzonego przez aktora testamentu, jak pisze autor książki, bezwzględnych działań osoby spoza rodziny, Rafał już po jego śmierci został wydziedziczony i pozbawiony wszelkich praw do twórczości oraz pamiątek po swoim ojcu. Więc tak jak widzicie, dla wielu Roman Wilhelmi może być osobą dość kontrowersyjną. Miał tylu fanów, co wrogów. Wiele osób go uwielbiało, inni go nie znosili. Na pewno nikt nie mógł przejść obok niego obojętnie. Nie sposób zliczyć i wymienić tutaj wszystkich ról serialowych, telewizyjnych, filmowych, a także teatralnych, w których zagrał. Bardzo ważne jest to, że były to role niesamowite, poprzez które przez jeszcze bardzo długi czas będzie gościł w naszych domach oraz w naszej świadomości i pamięci. Bardzo Wam dziękuję za dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że był dla Was ciekawy. Oczywiście serdecznie zapraszam Was do komentowania. Dajcie łapkę w górę i zasubskrybujcie wraz z dzwoneczkiem mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, bo to dla mnie naprawdę bardzo duże wynagrodzenie mojej pracy. No i uwielbiam do Was mówić, więc sprawcie, żebym mogła to robić
do końca świata. A ja się już z Wami dzisiaj żegnam. No i oczywiście do zobaczenia już niebawem.